kochani, chciałbym wam coś przeczytać. Bardzo mnie urzekł taki jeden wiersz od jednego z moich ukochanych fanów na YouTube. Już wam przeczytam, spokojnie, spokojnie. Dariusz Delorme napisał taki wiersz, bardzo fajny, posłuchajcie. Wczujcie się w atmosferę, uwaga. Epopeja narodowa. Adam Mickiewicz, Wojtałkę, Rock Day. Popcorn jest słony, owoce są zdrowe. Pan Wojtek chwyta za wiosło basowe. Już moje głośniki od tych basów brzęczą, rozbrzmiewają potężnie i moich dziadków męczą. A ja przy tych dźwiękach unoszę się błogo, skaczę po pokoju, krzycząc, tańczę pogo. Bowiem pan Wojtek do metalu jest Bóg. Razem z Xantypem wala mnie z nóg. Nagle, co to? Dźwięk basu się skończył. Patrzę w monitor, o nie, to filmik się zakończył. Tym smutnym akcentem, że się filmik zakończył, ja będę musiał was rozweselić troszeczkę. Znaczy, jakbyś mógł przesłać mi, mój ten malutki, kochany Dariusz Delorme, jakbyś mi przesłał swój adres, ja mam dla ciebie nagrodę. Marcowe wydanie Muzyka i Top Gitar. Marzec 2018. Podałbyś mi swój adres, ja ci wyślę sobie te gazetki, sobie przejrzysz, będziesz na świeżo, co się dzieje. Także naprawdę, no, to był naprawdę niezwykły, jakby to powiedzieć, niezwykły akt twórczy. Bardzo mi się spodobał ten wierszyk, fajnie zrymowany. No i no, obyś jeszcze grał dodatkowo na gitarze i to jeszcze czytał i jeszcze układał do tego, prawda, tym tyrym, tyrym, prawda, jakieś tam riffy i pan Wojtek tym tyrym, tyrym, tak dalej, że sobie wymyślasz. Ale dobra, super, dzięki za wierszyk, naprawdę podawaj adres i będziemy jechać dalej z tematem. Na razie, papatki.